Dam kiełbaskę, jak zawsze. Masz tu kiełbaski, sobie jedz. Tu sobie jedz. Ciciunia, no dobra, ciciunia. O, tu sobie jeszcze. Muszę to zrobić szybko, podobnie jak u psa. Wywręcamy w lewą stronę. Teraz może tą kamerę przestawię, bo tak będzie lepiej widać. Kotek sobie spokojnie je. O, to nie wiem, czy zdążę. Będzie lepiej widać. No i teraz wykręcamy kleszczyka. Łapiemy go pęsetką. Siedzi. Teraz ładnie widać kleszcza. Kiciuś nawet siedzi spokojnie. No siedź, kiciuniu, proszę cię. Łapiemy i wykręcamy. Siedź, kiciunia, siedź, siedź, siedź. O, szarpnął się kotek. Siedź, kiciunku. Siedź. No, jedz kiełbaseczkę masz tu. O, jedz sobie, no. Łapiemy kleszcza pęsetką. I wykręcamy go w lewo. Kot strasznie. No musimy, bo przecież taki robak siedzi. Już, już. Jedz sobie, kochani. Złapany i wykręcamy. Wykręcony kleszcz. O wiele mniejszy niż u psa. No i następny kleszcz usunięty. Bardzo ładnie mu teraz widać ten aparat gębowy. Ale u kota jeszcze jeden kleszcz został, bo miał trzy. Ale usunę mu go później, niech odpocznie sobie i sobie poje i pośpi. Trzyma się tej pęsy. A, bo ja go ścisnęłam chyba za bardzo. Ale ładnie widać aparat gębowy, nieurwany, wyszedł w całości. Dlatego ważne jest, żeby wykręcać kleszcza w lewo.